Witamy Państwa w naszym programie. Dziś na antenie następujące pozycje. Już za chwilę Łukasik Kurczok i Eugeniusz Paździoch przedstawią wiadomości z kraju i ze świata. Następnie prognoza pogody i wiadomości sportowe. Następnie zachęcamy Państwa do obejrzenia najnowszych propozycji najsłynniejszych kreatorów mody z całego świata. Na zakończenie zapraszam na koncert życzeń. A teraz głos oddaję Łukasikowi Kurczokowi i Eugeniuszowi Paździochowi. Dzień dobry Państwu. Zapraszam do wysłuchania wiadomości z kraju i ze świata. Na początek obicie rekordu świata przez polskich uczniów. Przez 7 minut uczniowie z 1000 polskich szkół 25 października w samą południe śmiali się do rozpuku. Chcieli w ten sposób dostać się do Księgi Rekordów Guinnessa. Po raz pierwszy udało się zebrać w jednym miejscu i w tym samym czasie tylu uśmiechniętych młodych ludzi. Od rana przejścia graniczne naszego państwa oblegane są przez tłumy kobiet z zagranicy. Powód. Tylko w Polsce zachowało się to dziwne i magiczne święto. Dzień Kobiet. Dlaczego magiczne? Ponieważ z kwiaciarni właśnie w tym dniu znikają kwiaty, zwłaszcza te z przeceny. Oczywiście, panie wolałyby, żeby w tym czasie pustoszały sklepy jubilerskie, ale powiedzmy sobie szczerze, cytując słowa wiersza narodowego, każda kolia złota jest jak garść błota. Przytulipanie z plastikowego dzbana od uśmiechniętego pana. Następne informacje. Polskim celniczkom udało się na granicy udaremnić przemysł przetermiowanych goździków, które miały dzisiaj pójść u nas jak ciepłe bułeczki. Przemytnicy zostali przekazani pani prokurator chińskiego pochodzenia. Ja im dam. Sejm uchwalił nową ustawę zabraniającą kobietom stresowania mężczyzn w miejscach publicznych. Dotyczy to szczególnie szkół i przedszkoli. Nowa ustawa ma zapobiec takim incydentom, jak tragedia w Krzemionkach Dolnych. Przypomnijmy, Jolanta K., lat 5,5, na spacerze z przedszkolem pokazała język Waldemarowi P., który wpadł w histerię i odwieziony został do szpitala. Sprawą zajął się dyrektor przedszkola. A teraz wiadomości ze świata techniki i wynalazków. 16-letnia Niemka Iris Kloze skonstruowała łóżko, które samo zrzuca na podłogę śpiocha, nie reagującego na dzwoniący budzik. W pewnym momencie jedna krawędź materaca unosi się w tempie 1 cm na minutę. Po chwili leniuch stacza się z łóżka. Nastolatka wymyśliła to urządzenie dla siebie, ale zaprezentowała je na targach wynalazków. A teraz o plecaku, który poniesie się sam. Specjalne urządzenie oplatające nogi, w którym zamontowane są małe silniczki. Odciąży plecy i dzięki temu niosąc nawet najbardziej ciężki plecak, nie będziemy tego odczuwać, twierdzą amerykańscy inżynierowie, którzy na specjalne zamówienie Pentagonu skonstruowali tego typu nowinkę. Żołnierze, pokonując kilometry nawet w trudnych warunkach, nie odczują zmęczenia. Jednak po jakimś czasie konieczny będzie postój, aby doładować akumulatorki, gdyż zapasy energii wystarczą tylko na 2 godziny. Na koniec o nowej miłości lalki Barbie. Po 33 latach wielkiego uczucia Barbie porzuciła swoją największą i jedyną miłość Kena. Podobno najpopularniejsza lalka świata miała już dosyć czekania, aby plastikowy wybranek poprosił ją o rękę. U boku długonogiej piękności pojawił się natychmiast przystojny australijski surfer o imieniu Blaine. Obie zabawki od niedawna stawiane są na tych samych półkach. Ken życzy jej jak najlepiej. Rozstali się, ale zostaną przyjaciółmi, poinformował przedstawiciel firmy Mattel, która zdecydowała się jeszcze w tym roku zakończyć produkcję Kena. I na tym kończymy wiadomości. Na kolejne wydanie zapraszamy Państwa jutro, a już za chwilę prognozę pogody na jutro przedstawi Państwu Jagoda Chmurka. Miłego dnia, do usłyszenia. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jutrzejsza prognoza pogody będzie jak kobieta.
przede wszystkim zmienna. Rano wyjdzie słońce, potem się zachmurzy i będzie lało aż do południa. Po południu też zmieni się w gradobicie i wszystkich zmrozi mocny północny wiatr. Jest jednak szansa, że wieczorem wyjdzie słońce. To wszystko na dzisiaj. Ja się z Państwem żegnam i zapraszam na jutrzejszą prognozę pogody. Zapraszamy Państwa teraz na przegląd wiadomości sportowych, który przedstawi dla Państwa Leopold Babiarz. Dzień dobry Państwu. W dzisiejszym dniu rozegrano wiele dyscyplin sportowych z udziałem kobiet. Niewątpliwym sukcesem naszej zawodniczki była wygrana w zawodach indywidualnej siatkówki dla kobiet. Na uwagę zasługuje również pierwsze miejsce na podium w pierwszym etapie rozgrywek zapasów dla kobiet, które wywalczyła zawodniczka z klubu sportowego FC Sumo. Z kolei w rozegranej dziś rano zawodach koszykówki złoty medal wywalczyła zawodniczka z klubu sportowego KS Adamówka. Dzisiaj to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w przeglądzie wydarzeń sportowych. Do widzenia. Dziękujemy za wiadomości sportowe. A teraz czas na reklamę. Dzień dobry. Przedstawiam Państwu rewelacyjny, fantastyczny, ponadczasowy plaster odchudzający o nazwie Chudni. Jest naprawdę niedrogi i uniwersalny. Zaledwie po miesiącu stosowania naszego plastra zdobędą Państwo super szczupłą sylwetkę a la kościotrup. Jego użycie jest naprawdę bardzo łatwe. Wystarczy zakleić nim sobie usta. Jeśli uda się Państwu wytrzymać, to gwarantuję, że już po miesiącu osiągną Państwo super szczupłą sylwetkę. A oto efekty. Dziękujemy za uwagę. Za chwilę będą mieli Państwo okazję zobaczyć kilka najnowszych propozycji projektantów mody z całego świata. Program poprowadzi jak zwykle Zdzisława Fircyk. Serdecznie zapraszam. Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym programie poświęconym modzie. Dziś zaprezentujemy Państwu kreację przeznaczone dla pań nauczycielek. Nasza pierwsza propozycja przeznaczona jest dla pań uczących w klasach 1 i 2. Jest to kolorowy strój, który przyozdobiony jest oczami, ponieważ panie w najmłodszych klasach powinny mieć oczy dookoła głowy. Najpiękne dla mnie są oczy te. Dziękujemy za pierwszą kreację. A teraz mamy coś specjalnie dla pań uczących w trzecich klasach, które muszą być uzbrojone nie tylko w cierpliwość. Deszcze niespokojnie otargały sam, a my na tej wojnie
Mamy nadzieję, że panie nauczycielki skorzystają z propozycji projektantów mody. A teraz zapraszamy nie tylko panie na ostatni dziś program, czyli na koncert życzeń, który poprowadzi Ziuta Groszy. Dzień dobry państwu, jest mi bardzo miło powitać państwa w moim programie. Zanim wysłuchamy utworu dedykowanego wszystkim paniom, przytoczymy kilka znaczeń imion wszystkich nauczycielek naszej szkoły. Zapraszam moją asystentkę. Dzień dobry, witam państwa. Diana, wojowniczka o silnym, nieraz twardym charakterze, nie wypuszcza łatwo tego, co trzyma pazurami, niebezpiecznie byłoby wyrwać jej zdobyć. Edyta, jest nadzwyczaj pamiętliwa i uczuciowa, potrafi wybrnąć z każdej sytuacji. Krystyna, jest bardzo łagodna i życzliwą kobietą, posiada wybitną osobowość, jest zorganizowana i bardzo drobiazgowa. Kinga, cechuje jej opanowanie i łatwo przystosowuje się do otoczenia. Elżbieta, wysoka, nosząca głowę i nie mówi wszystkiego, co myśli, nie zawsze robi to, co mówi. Katarzyna, bardzo sprytna, pełna nowych pomysłów na rozwój działalności. Agnieszka, mączy dookoła głowy, żadne niedokładności nie przemkną jej bystrości. Bożena, jest najczęściej kobietą energiczną i zaradną, dla naszego dobra nie bywa pamiętliwa. Magdalena, oznacza się dużym temperamentem, bystrym umysłem i znaczną impulsywnością. Julia, ciekawa świata, urodzona podróżniczka i przede wszystkim profesjonalista w tym, co robi. Danuta, odznacza się dużą inteligencją i przebiegłością, bardzo towarzyska i szczera. Ewa, urodzona organizatorka, potrafi osiągnąć nieosiągalne cele. Irena, niezależna i świadoma celów, do których konsekwentnie zmierza. Małgorzata, bardzo zaradna i pomocna osoba, z takim charakterem może pracować wśród dzieci. Dziękuję bardzo. Z okazji dzisiejszego święta kobiet, dla wszystkich pań i koleżanek dużo uśmiechu na twarzy i wielu słonecznych dni. Życzą uczniowie i nauczyciele. W finale programu z piosenką Ona tańczy dla mnie wystąpi Zbigniew Pierożek. Wielkie brawa! Ja uwielbiam ją, ona tu jest i tańczy dla mnie, bo dobrze to wie, że powie ją i w sercu schowam na dnie.
Wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, pomyślności, że pani wyżywa sam. Wszystkiego najlepszego z okazji dnia kobiet. No proszę Państwa, ta czarna kudłata to przebojowa była niewątpliwie. Najlepsza, no proszę bardzo. Jaki chód. Jaka zgrana nóżka. Dziękuję, dwa dostały. Bo jedno miałabyś udać. Znane kapitalnie tutaj się zaprezentowało. Ja życzę wszystkim paniom, dużym i małym, oczywiście jak najwięcej radości i pięknych chwil w całym roku. Nie tylko z okazji Dnia Kobiet. No, dzisiaj już kończymy zajęcia w poniedziałek. Wszyscy wyjeżdżacie o 13.30. do domu, także impreza już jest dzisiaj zakończona i do zobaczenia i jutro. Do widzenia.